Oprócz inspekcji sanitarnej, również Suwalski Ratusz przeprowadził kontrolę w szkole podstawowej numer 2 po tym, jak do Urzędu Miejskiego Sanepidu i mediów trafiły anonimy zawierające szereg wstrząsających zarzutów. W ocenie sanepidu wskazane w donosie posiedzenie rady odbyło się w sali umożliwiającej zachowanie wymaganego dystansu. Znajdowały się w niej również umywalka, mydło i środki dezynfekcyjne. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna nie potwierdziła również zakażenia kilkunastu nauczycieli podczas feralnego posiedzenia rady. Zdaniem ekspertów sanitarnych do zakażeń trzech osób doszło w późniejszych terminach. W piśmie skierowanym do naszej redakcji określono trzy terminy: 23, 26 stycznia i 9 lutego. Za stwierdzone uchybienia ustawodawca nie przewiduje konsekwencji administracyjnych ani pieniężnych, informuje szefowa Suwalskiej Inspekcji Sanitarnej Elżbieta Bednarko, dodając, że nie było podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego, a także nałożenia mandatu karnego. Zakończyła się również kontrola przeprowadzona przez Urząd Miejski jako organ prowadzący placówkę. Na dzisiaj te wnioski są podobne jak w kontroli sanepidu, czyli mamy stwierdzone jakieś tam, nie powiem, że nieprawidłowości, ale były jakieś tam rzeczy, które można było dopracować. Przy drugiej kontroli większość z tych rzeczy już była załatwiona. Wyniki obu kontroli najwyraźniej nie usatysfakcjonowały autorów anonimu. Do nas wpłynęło jedno pismo. Już po kontroli, pierwszej kontroli przeprowadzonej przez sanepid i przez naszych pracowników. Czy treść tego pisma wniosła jakieś nowe zarzuty? Poszerzyła Państwa wiedzę o jakieś kolejne nieprawidłowości? To znaczy, głównie chodziło o odniesienie do wniosków z kontroli sanepidu, które pojawiały się w mediach. I tam rzeczywiście osoby, które podpisały się jako nauczyciele, komentowali pewne ustalenia kontroli, nie zgadzali się z tym i wskazywali, że faktyczny przebieg wydarzeń był zupełnie inny. Na tych dwóch kontrolach sprawa się nie zakończyła. Teraz do akcji wkroczyło Kuratorium Oświaty, którego rzecznik prasowy Małgorzata Palanis poinformowała nas, że podlaski kurator oświaty podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli w zakresie zgodnym z posiadanymi kompetencjami. Na jej efekty trzeba będzie poczekać. Tymczasem na forum jednego z internetowych mediów pojawiły się dające do myślenia komentarze. Jeśli ich treść uzupełnimy faktem, że w najbliższym czasie kończy się dyrektorska kadencja Ewy Brzozowskiej, to należy chyba postawić pytanie, co jest prawdziwym jądrem problemu. Reżim sanitarny czy kampania dyskredytująca dyrekcję szkoły w oczach dzieci, rodziców, mediów, organu prowadzącego i kuratora oświaty?